Witam Was bardzo serdecznie w 163 odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o cięciu hortensji bukietowej. W odcinku 108 opowiadałem Wam o cięciu hortensji bukietowej w pierwszym roku, żeby ładnie się krzewiła i wiązała dużo kwiatostanów o pokaźnych rozmiarach. W drugim roku uprawy tniemy ją bardzo podobnie, ponieważ możemy dalej to robić jesienią lub wiosną z przyczyn, które podałem w wcześniejszym odcinku. Wszystkie pędy jednoroczne skracamy za trzecim, czwartym oczkiem w celu uzyskania krzeczastego i dosyć ładnego pokroju. Pędy cienkie i wiotkie wycinamy całkiem. Jest to cięcie bardzo podobne do tego w pierwszym roku. Możemy również postępować tak co roku, aby nasza hortensja była piękna. Z biegiem lat i odpowiednim cięciem roślina będzie tworzyła coraz silniejsze pędy i już nie będzie się pokładała. Moja rośnie już kilka lat i nawet najgrubsze pędy po deszczu pokładają się od ciężaru kwiatostanów. Należy pamiętać o corocznym cięciu, ponieważ gdy tego nie zrobimy, nasza roślina straci swój wygląd i pokrój, do którego dążymy. Jeśli uda mi się, to następnym razem pokażę Wam identyczną odmianę jak moja, która była zaniedbana od samego posadzenia i jak brzydko wygląda obecnie.